Biblia na każdy dzień, witajcie. Ewangelia według świętego Jana, 19 rozdział. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o wersetach 8 i 9. Przeczytam wers 7, który omawiałem wczoraj, po to, abyśmy zobaczyli kontekst. Cały czas jesteśmy w tym miejscu, gdzie Pan Jezus stoi przed Piłatem. Piłat kazał go ubiczować, tak czytamy w relacji Jana, a później przyprowadził go do Żydów. Powiedział te słynne słowa ecce homo, oto człowiek, a Żydzi krzyczą, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. I w wersecie 7 czytamy, Żydzi, wcześniej jeszcze Piłat mówi, sami go ukrzyżujcie, a Żydzi odpowiedzieli mu, my mamy prawo, a według naszego prawa powinien umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, tym bardziej się uląkł. I wszedł ponownie do pretorium i powiedział do Jezusa, skąd jesteś? Lecz Jezus nie odpowiedział mu nic. No właśnie, czego wystraszył się Piłat? Widzimy od samego początku, kiedy Pan Jezus zostaje przyprowadzony do Piłata, widzimy, że Piłat ma problem. Widzi z jednej strony, że ten człowiek jest kimś niewinnym. Z drugiej strony widzi ogromną jakby wrogość starszyzny żydowskiej, która podburza lud i można powiedzieć, że cała Jerozolima wrze. Piłat się tego boi, boi się kolejnych zamieszek. Mówiłem o tym we wcześniejszych odcinkach. Wydaje się z tekstu, że Piłat jest zadziwiony postacią Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, nie widział żadnego cudu wcześniej. Być może dochodziły go jakieś pogłoski na temat osoby Jezusa Chrystusa, bo jego działalność wzbudzała na pewno wiele emocji wśród ludzi, ale znoszenie cierpienia przez Jezusa Chrystusa daje mu dużo do myślenia. Zapewne widział wcześniej wielu skazańców, którzy zupełnie inaczej reagowali. Często, kiedy widzimy różne filmy, choćby filmy historyczne, kiedy odbywa się jakieś kary na ludziach, to zwykle ci ludzie krzyczą, buntują się, próbują uciekać. Tu jest ktoś, kto zachowuje się zupełnie inaczej. I w 8 wersecie czytamy, gdy więc Piłat usłyszał te słowa, tym bardziej się uląkł. Niektórzy mówią, że mógł bać się zamieszek, ale wydaje się, że to nie o to chodzi w tym fragmencie. Wers 9 daje nam więcej światła na to, czego się bał Piłat. Czytamy, wszedł do pretorium i zapytał Jezusa, skąd jesteś? Skąd jesteś? Moglibyśmy na dzisiejszy język przetłumaczyć to, czy ty jesteś faktycznie Synem Boga? Mówią, że się za takiego podajesz? Czy ty faktycznie jesteś Synem Boga? Piłat wychowywał się w religiach rzymskich, gdzie było wielu bogów, jednak Rzymianie bali się bogów. To ciekawy fakt historyczny, nie wiem, czy go znacie, czy nie, ale często, gdy Imperium Rzymskie podbijało kolejne rejony, wprowadzało do swojego panteonu bogów lokalnych. Czyli nie zwalczano nigdy lokalnych bogów, ale próbowano ich dołączyć do tego spisu, do wszystkich bogów, jakie były w Imperium Rzymskim. Ponieważ Rzymianie, wbrew pozorom, byli bardzo religijni, obawiali się bogów. Dzisiaj moglibyśmy to trochę porównać do tego, co jest w Kościele rzymskokatolickim, gdzie bogów zastąpili święci, ponieważ w Rzymie byli bogowie, od wszystkiego, od plonów, od opadów deszczu, od zgubionej rzeczy, nawet od kiełkowania nasion. I bardzo podobna dzisiaj jest sytuacja w Kościele Rzymskim, gdzie są święci w zasadzie od wszystkiego. Ktoś może, strażak modli się do jednego świętego, górnik do innego. No właśnie, ciekawe porównanie wyszło nam przy tym temacie, ale Żydzi postępowali zupełnie inaczej. I Imperium Rzymskie miało problem z Żydami, a później z chrześcijanami, bo oni nie chcieli oddawać cześć innym bogom plus swojemu Bogu. Chcieli oddawać tylko
jedynemu Bogu. Piłat pyta, skąd jesteś? To niezwykły fragment, kiedy myślami przeskoczymy do pierwszego rozdziału listu do Rzymian, Paweł apostoł opisuje tam w bardzo prosty sposób to, że każdy człowiek wie, ma dostęp do tej wiedzy, że to Bóg stworzył świat, widać to po dziełach Bożych. Ale Paweł pisze dalej, niektórzy z powodu swoich grzechów odrzucają prawdę Boga. I Paweł pisze dalej, w jakie grzechy wchodzą. Przez to, że ktoś chce grzeszyć, nie chce być posłuszny Bogu, dlatego odrzuca czasem nawet całkowicie istnienie Boga. Dlatego dzisiaj mamy taką plagę ateizmu. Każdy jest przekonany przez Boga o jego istnieniu. Ale niektórzy nie chcą być posłuszni Bogu. Chcą żyć według własnych pożądliwości, dlatego odrzucają całkowicie istnienie Boga. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, że każdy jest dzieckiem Boga, jak to głoszą niektóre religie. Nie chodzi o to, że Bóg jest każdego ojcem. Ewangelia według świętego Jana, pierwszy rozdział, mówi wyraźnie o tym, że każdy człowiek jest stworzeniem Boga, ale dzieckiem Bożym, adoptowanym dzieckiem Boga jest tylko ten, kto wierzy w Jego Syna, w Jezusa Chrystusa. Wiele tematów się tutaj łączy w tym krótkim wersecie, ale zobaczmy to, co jest najważniejsze. Piłat wystraszył się, że ma do czynienia z Bogiem. I tak powinien się zachować każdy z nas, kto jest dotykany przez Boga, kto zaczyna czytać Słowo Boże, widzi, jak w prosty sposób Bóg mówi, co masz robić. Chcesz sprawdzić? Jeżeli jesteś tylko niewierzący, jeżeli nie jesteś odrodzony, weź Nowy Testament, otwórz Ewangelię i zobaczysz. Myślę, że bardzo szybko zobaczysz, jak Bóg wskazuje ci, jakie popełniasz grzechy. Duch Święty tak działa, że przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, który czeka każdego z nas. Dlatego też chrześcijanie w pierwszych wiekach nie bali się sądu cesarza, nie bali się tortur Nerona, bali się bardziej Boga. Dlatego też na arenach, kiedy byli zjadani i zabijani w bestialski sposób, oni wychwalali Boga śpiewając, bo mieli nadzieję życia wiecznego. Trwajmy w tej nadziei. Jeżeli jesteś niewierzącą osobą, zachęcam cię, zacznij czytać Słowo Boże, szczególnie czytaj Nowy Testament, szczególnie zacznij od Ewangelii i zobaczysz, no właśnie, jak wielki, wspaniały jest Bóg, a jak podli i źli jesteśmy my, jako ludzie. Mimo, że On nas stworzył, pokazał nam, jak powinniśmy żyć, to my tak nie chcemy żyć. Chcemy ustanawiać swoje prawa. I pokusa z raju, z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy wąż przychodzi do Ewy i mówi, skosztuj ten owoc, a będziesz jak Bóg. Ta pokusa dzisiaj wlewa się na cały świat. Świat zachodni nie chce słuchać Boga, bo ludzie chcą być sami Bogiem.